dobry, witajcie po świętach. Zaczynamy nowy vlog. Ja jestem dzisiaj z moimi dzieciakami w domu. Mamy ferie, także będzie się działo. Słuchajcie, no cytując klasyka, święta, święta i po świętach zleciały bardzo szybko. Ja w ogóle niewiele nagrywałam nawet przez te święta, tak nawet dla nas, wiecie. Po prostu odłożyłam telefon i no i spędziliśmy te święta fajnie, naprawdę tak rodzinnie, miło, na odpoczynku głównie i na tym mi najbardziej zależało i to się nam udało. Pooglądaliśmy sobie trochę filmów takich świątecznych, dzieciaki się wybawiły niesamowicie, prezenty udane. Także wszyscy są zadowoleni, słuchajcie, emocje były niesamowite, prawda Maja? Fajne prezenty? Dobra, oni się tam właśnie teraz, słuchajcie, bawią, ponieważ Mikołaj dostał dwie nowe kostki Rubika, jedną taką 3x3, a drugą taką 2x2 mniejszą. Pewnie zaraz pokażą, tak? Aha, to jeszcze to idziesz pokazać, chodź. To jest prezent Mai, wymarzony, tak? Zestaw Lego. Mikołaj też dostał zestaw Lego i właśnie te dwie kostki Rubika. To nie jest do tego. To nie jest do tego, dobra. No, ale słuchajcie, układanie szło naprawdę grubo. Maja bardzo zadowolona z prezentu, prawda? I razem fajnie. No i dostałaś jeszcze kostkę od Mikołaja. No nie, bo Mikołaj dostał kostkę. No i jeszcze dostałaś autko fajne, tak? Maja też marzyła o takim autku na pilota, więc się spełniły te marzenia, prawda? Fajnie, no. No i super, słuchajcie, także czas nam zleciał na zabawach, na przyjemnościach, na dobrym jedzeniu. Lodówka pełna, dzisiaj nic nie muszę gotować, chociaż dzisiaj się zabiorę za takie fajne przekąski. Chciałam trochę poćwiczyć przed Sylwestrem, także pokażę Wam też, co tam znalazłam w internetach, co będę robić. No, także z takich gotowań dzisiaj nic konkretnych u mnie nie będzie, bo został nam jeszcze oczywiście barszcz ze świąt, zostało jeszcze troszkę żurku. Tomek sobie robił, bo to tak mówię sobie, bo on głównie dla siebie zupę grzybową, więc już jej też nie ma. Bo ja za taką zupą, szczerze mówiąc, nie przepadam, także wolałam skupić się na barszczu, na żurku. Zostały nam uszka, zostały nam pierogi, zostało nam jeszcze trochę sałatki jarzynowej, taką zwykłą, normalną, tradycyjną. Zrobiliśmy jarzynową sałatkę, taką najbardziej lubimy na święta. Ona, słuchajcie, u nas jest tak, się pojawia właśnie na Boże Narodzenie i na Wielkanoc i nam to w zupełności wystarcza. Powiem Wam szczerze, że ja tą sałatkę zjadłam po prostu na świąteczne śniadanie, czyli w poniedziałek rano, w pierwszy dzień świąt i na kolację w drugi dzień świąt na kanapce. Po prostu posmarowałam sobie chleb masłem chrzanem, wędlinka na to i sałatka i tyle. To była moja kolacja. Także już szczerze mówiąc mam tej sałatki taki, no może nie przesyt, bo niedużo jej jadłam, ale w zupełności mi już wystarczy. Także to jest taki akcent fajny, świąteczny, który lubię, ale który no w zupełności mi wystarcza tak kilka razy i dziękuję. Dobra, moi mili. To tak, bierzemy się za ten dzień. Ja tutaj teraz mam coś do poogarniania, bo tak przez święta to sobie wszystko poleżało i się uzbierało. Kuchnia była non-stop eksploatowana, ale już wczoraj ją sobie tak w miarę zrobiłam, że jest dobrze, jak dla mnie jest zadowalająco. No a dzisiaj tutaj w pokoju, bo pokój był po prostu punktem wypoczynkowym, placem zabaw i wszelkie tutaj funkcje spełniał, więc muszę się za niego wziąć, bo na podłodze są ślady. Są ślady różnych rzeczy, zabaw i tak dalej. No i się uzbierało ogólnie trochę takiego no, nieporządku, kurzu i tak dalej, więc kominek jeszcze przydałoby się wyczyścić, więc ja sobie teraz tak zarezerwuję trochę czasu.
zabiorę się za ten pokój, no i za chwilę do Was wrócę. Pokój zrobiony, podłoga mokra, zagrodzone tutaj, żeby nikt tam niepowołany się nie dostał do tego pokoju. Także zrobione, to jest najważniejsze. Ja teraz sobie idę do kuchni zrobić kawę. Rozładowuję zmywarę. W międzyczasie kawa już wypita, podłoga tam już wyschła, więc zaraz będę wszystko odkładać na miejsce. Zmywara w święta u nas miała dużo roboty. Na pewno u Was też w domach te sprzęty hulały na okrągło. No, dwa razy dziennie to było minimum, bo no, ciągle się tego wszystkiego zbierało i zbierało i zbierało i tak to wiadomo, jak to jest. Teraz sobie to wszystko powyciągam, poodkładam na miejsce i muszę sobie skoczyć po bananki do mojej spiżarni, bo chyba tam mam, wiecie co, będą mi potrzebne dwa banany, bo chciałam przygotować takie na próbę taką przekąskę sylwestrową i zrobić takie jakby babeczki, coś w tym stylu, takie tartaletki, jakoś tam sprawdzałam takie przepisy, nie pamiętam jak to się nazywa, takie puste po prostu upiec, ale one będą zrobione z płatków owsianych. Także zobaczymy, jak mi to wyjdzie, za chwilę się za to zabiorę, bo chcę sobie to wcześniej po prostu zrobić, tak żeby wiedzieć, czy to będzie w ogóle dobre, czy to wyjdzie, czy to się nie porozpada i tak dalej, a one się składają z bananów i z płatków owsianych, troszkę tam jest chyba miodu, o ile pamiętam. Sprawdzę jeszcze ten przepis, bo wczoraj, wiecie, tak sobie usiadłam na Pinterestie i poszukałam trochę takich fajnych, różnych rzeczy, trochę mi tam, kilka rzeczy mi tam wpadło w oko, także też Wam pokażę, o co mi z tym wszystkim chodzi. Dobra, ze smywary mam wszystko powyciągane. Teraz to wszystko chowam i
Idę po te banany. Mam banany takie trochę już ściemniałe, ale to dobrze, bo właśnie takie mi będą potrzebne. Zobaczcie, po prostu wiosna u nas na ogrodzie. Jest całkiem ciepło, fajnie jak na końcówkę grudnia. No, jest zielono, także hello, witamy. Witamy. O, proszę bardzo, zieloniutko. Także można się brać za jakieś Boże sadzenie, czegoś, sianie. Nie, no żartuję. Ale naprawdę, jak na grudzień jest bardzo fajna pogoda. Dobra, zabieram te banany i zmykam. To działamy z tymi tartaletkami. Słuchajcie, bardzo prosta rzecz. Potrzebne są do tego dwa banany. Trzeba je rozgnieść widelcem. Następnie tutaj sobie wsypię 220 gramów płatków owsianych. Tutaj mam resztę, a później sobie wezmę już z tego dużego wora. Jest nam potrzebny miód, jakieś 40 ml mniej więcej. Ja sobie tak po prostu na łyżki będę sprawdzać, żeby ta masa była taka fajna, żeby miała taką fajną konsystencję. I słuchajcie, jak one się już upieką i będą już takie przestygnięte, to ja sobie je wypełnię i do tego celu właśnie już ugotowałam sobie budyń. On mi tutaj będzie teraz się studził i ja go przelałam na taki płaski talerz, to znaczy no głęboki talerz, ale taki no, żeby nie został w garnku, szybciej po prostu przestygnie, a żeby mi się ten kożuch na wierzchu nie zrobił, to ja go przykrywam po prostu taką folią spożywczą, nie wiem czy znacie ten sposób, ale to jest bardzo fajny sposób i później po ściągnięciu tej folii on będzie taki fajny, nie będzie miał tutaj tego po prostu tej warstwy takiej kożuchowej. No dobra, to działamy w takim razie z tymi tartaletkami. Masę mam już przygotowaną. Wyszła taka dosyć zwarta, klejąca. Mam nadzieję, że uda mi się to teraz wszystko rozprowadzić. Tutaj mam formę taką normalną, zwykłą formę na muffinki. Wysmarowałam sobie każdą tą miseczkę masłem. I teraz będę tutaj nakładać według przepisu po łyżce. I trzeba tak, wiecie, rozprowadzić to na spodzie, na brzegach, żeby się zrobił z tego taki koszyczek. No to zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Nawet nie jest to takie trudne, jak mi się wydawało. Po prostu nałożyłam takie kawałeczki tej masy do każdej tej miseczki i teraz to po prostu tak o ugniatam, rozkładam, żeby zrobić z tego taką miseczkę, taki koszyczek, bo to oczywiście nie będzie takie idealne, piękne, równiutkie. Natomiast bardzo fajnie się to rozkłada i myślę, że coś może mi z tego wyjdzie. No zobaczymy, to jest taka próba na żywo, będziemy widzieć, ale jestem dobrej myśli. No i gotowe. Przygotowałam, wymościłam tamte gniazdka takie, słuchajcie, łyżeczką, palcem, no tak, żeby jakoś fajnie się to wszystko tutaj rozprowadziło. Myślę, że wyszło to naprawdę bardzo fajnie. To teraz tak, mam już nagrzany piekarnik. On powinien być do jakichś tam 170 stopni nagrzany, no to tak mniej więcej. Troszeczkę może więcej dajmy. No i jakieś tam 20-25 minut do piekarnika. Dobra, to otwieramy piekarnik, wsadzamy te tartaletki do środka. Mam nadzieję, że się nie poparzę. Ok, dobra. No to moje drogie, pieczcie się. Zaraz sobie nastawię tutaj czas. Jak widzieliście u mnie już po 12:00.
Także czas leci. Dobra, 25 minut. No, wróć. Dobra, tak, żeby było idealnie. No i zobaczymy, jak to się nam upiecze. W międzyczasie, jak tartaletki się pieką, to ja Wam pokażę jeszcze jedną fajną propozycję, zwłaszcza dla dzieci, na taką fajną przekąskę, właśnie sylwestrową. I słuchajcie, mam tutaj pokrojone jabłko w plasterki i każdy plasterek tak w połowie posmarowałam miodem, tak po prostu połowę każdego plasterka posmarowałam miodem i jest nam jeszcze potrzebna do tego posypka. I teraz właśnie taki kawałek jabłka natarty tym miodem posypię tą posypką i wyjdą z tego takie fajne kółeczka. Można oczywiście posypać całe, można posypać czym tylko chcecie, orzeszkami, jakimiś tam piankami, marshmallows widziałam, no różne są opcje, jakimiś tam nawet owocami, czy takimi wiecie, suszonymi owocami, pokruszonymi można posypać, cokolwiek, tak żeby się tutaj przykleiło i żeby się w miarę trzymało. I też widziałam taką fajną opcję, że one były ponabijane na patyczki i wyszły z tego takie lizaki. Także fajna rzecz, słuchajcie, no w miarę zdrowe, oprócz tej posypki oczywiście, no ale jej tutaj nie będzie też jakoś strasznie dużo, natomiast będzie zawsze jakiś owoc. Także fajna rzecz, zrobię teraz, zobaczymy jak mi to wyjdzie, bo ja jeszcze ich nie robiłam, także robimy razem. Jak widać, przyszedł elf i podkradł trochę posypki, bo ja to tak robię, wiecie, chciałam ich zaskoczyć, ale już oczywiście Maja musiała wyczuć pismo nosem i już wkroczyła do akcji. Zaraz się pojawi, podejrzewam, jeszcze druga ręka, co? Tak? No i co sądzicie na ten temat? Zobaczcie. Fajne? Co to jest? No jabłuszko. Polane troszeczkę miodem i z taką posypeczką, żeby fajnie wyglądało. Może troszkę posypki. No jak troszkę posypki? Z jabłuszkiem możecie zjeść. No to tak, z jabłuszkiem. Co się bombisz? No dobra, to co, próbujemy, tak? Próbujcie, czy dobre. No, już tutaj widzę Mikołaj opinię wydaje. Dobre? Tak? Maja, a tobie jak smakuje taka przekąska? Dobra. Dobra, tak. No widzicie, jabłko, czyli coś zdrowego, no i coś też słodkiego, bo tam jest troszkę miodu i jest troszkę no tej posypki. Fajne? No. Fajne, no to dobrze. Czyli mówicie, że na przykład na przyjęcie sylwestrowe to będzie fajna przekąska, tak? No to dobrze. No to wygląda na to, że mamy zaakceptowaną tą przekąskę. Słuchajcie, bardzo fajnie to wygląda. No można po prostu nawet postawić w pionie, więc jakby tu były patyczki wbite, to tym bardziej by się to fajnie trzymało. O, fajny pomysł, co? No z patyczkami. I takie lizaki właśnie można z tego zrobić. Także super sprawa. Myślę, że jeszcze pokombinuję z różnymi innymi rzeczami, ale wiecie co, na sylwestrowe przyjęcie, czy tam nawet nie na sylwestrowe, no cokolwiek. Bardzo fajna rzecz. Sprawdzamy, czy dobre. Super. No nie? Świetne. Ale to jest super smak, naprawdę. No, posypka się przykleja fajnie. Dzieciarnia tam też zjada. Świetne. Powiem Wam, że to jest pycha. Po prostu taki robi fajny smak tego jabłka, że naprawdę. Świetne. Polecam, spróbujcie. My tutaj jeszcze, słuchajcie, zaszaleliśmy z Nutellą. Nie powiem, że to się łatwo smaruje tą Nutellą. Można oczywiście tak zanurzać w jakiejś tam na przykład czekoladzie rozpuszczonej. O, i teraz sobie na takie jabłuszko posmarowane sypiemy posypką i musisz to strzepać, Mikołaj. Tak, o właśnie, to co ma zostać, to zostanie. I wystarczy, wystarczy, Misiu, tyle. To nie przesadzajcie też z tą posypką. No, ale to też fajnie wygląda, muszę przyznać. Na pewno też fajnie smakuje. No, efekt jest
superowy, także myślę, że też na Sylwestra taka przekąska jak najbardziej się sprawdzi. No, także my tutaj robimy, sypiemy, dekorujemy i zaraz będzie testowanie, tak Maja? Sprawdzimy, czy dobre. Pyszne, tak? No, super, to testerzy sprawdzają. No i mów, Mikołaj, opinię. Dobre, no. Takie jabłko w innej odsłonie, no nie? Całkiem fajne. No, szaleństwo po prostu, szaleństwo. Ale od czasu do czasu można zaszaleć, a na Sylwestra jak najbardziej. Właśnie wróciliśmy ze spaceru i ja się teraz biorę za przygotowanie tych babeczek. Bardzo fajnie, powiem Wam, się to upiekło. Zrobiły się takie gniazdeczka, jak widać. Musiałam ich tak powyciągać z tych foremek przy pomocy takiego plastikowego nożyka po prostu. Tak wyciąć dookoła, bo one troszkę mi tutaj na górze się poprzyklejały. Natomiast ogólnie są bardzo fajne. Możecie tam w tle słyszeć moje towarzystwo bawiące się. No i teraz tak, tutaj mam ten budyń, z którego sobie ściągnę zaraz folię. Zobaczcie, fajnie, nie ma żadnego kożucha, można spokojnie nabierać. Mam tutaj trochę tej posypki jeszcze tak do dekoracji, myślę. Mam takie migdałki. No i słuchajcie, tutaj teraz już jest dowolność. Czym to nadziejemy, to tak będzie. Można to jogurtem nadziać, można właśnie tym budyniem, można jakąś masą, można samymi owocami. No naprawdę, co kto chce, na co kto ma pomysł. Myślę, że wszystko tu się fajnie sprawdzi. Dobra, to zaczynamy. No, trochę jest podobne do muffinki. Mamy tutaj już nałożony budyń. Tutaj jest nałożony budyń i posypka. Zaraz będziemy próbować, czy to wyjdzie dobre. Kto chce jeszcze migdałów, bo są tutaj w słoiku? Ja chyba nie. Wy nie, dobra. No to ja sobie spróbuję też migdały dodać. Jeszcze troszeczkę mogę dodać. No, ozdabiamy. No troszeczkę jeszcze możesz, dobrze. Odrobinkę. No, tyle. Dobra. Dobra, okej, okay. Będzie fajnie. Najwyżej sobie wykorzystasz na drugą. No jeszcze trochę możesz. Na razie tyle. Nie trzeba dawać wszystkiego. To, co nie zużyjecie, to może wrócić do słoiczka z powrotem. O, wow, Maja, ale pojechałaś grubo. Dobra, wykorzystaj troszkę, a resztę do słoiczka, tak. No, dobra, no to zaraz będziemy robić test pyszności, tak? Sprawdzimy, czy dobre nam to wyszło. Tartaletki też wyszły bardzo dobre.
spróbowaliśmy. Bardzo fajne jest to ciasto, powiem Wam, i ono jest, znaczy ciasto, to nie jest ciasto, to są płatki owsiane z bananem, z miodem i tyle, więc nie ma tutaj żadnej mąki, nie ma cukru, super sprawa, bardzo fajne, u góry są takie chrupiące, tutaj na dole nie są już takie bardzo chrupiące, natomiast wiecie, jako zdrowa przekąska, naprawdę fajna rzecz i budyń zrobiony z mniejszej ilości mleka, bo ja zrobiłam z 400 ml mleka, nie z 500, więc on jest taki bardziej taki sztywny. Super, naprawdę, posypałam posypką, posypałam jeszcze migdałami i taka fajna druga propozycja moja na takie danie. Ja się teraz biorę, słuchajcie, za podgrzewanie barszczu, uszek, i będziemy dojadać wszystkie rzeczy, które nam ze świąt zostały, no bo trzeba to wykorzystać. Oczywiście ja część rzeczy sobie zamroziłam, jeszcze mam zamrożone makowce, więc nic się na pewno nie zepsuje, wszystko wykorzystamy. Dobra, słuchajcie, ja na dzisiaj kończę, jutro jeszcze też do Was przyjdę, dokończę tego vloga i jutro też Wam jeszcze wrzucę fajny pomysł na przekąskę, który też znalazłam i chciałabym jutro wykorzystać, bo dzisiaj już nie będę tyle robić cudów wianków, bo to już by było za dużo. Także na dziś się już z Wami żegnam. No ale widzimy się jutro mojego czasu, a za niedługą chwilę Waszego czasu. Do zobaczenia. Moi drodzy, już kolejnego dnia, znowu jesteśmy w kuchni, ale wiecie co, ja tutaj przygotowuję już kolejne te przekąski, które miałam Wam dzisiaj pokazać, więc zaraz się za nich zabierzemy. Ja sobie tylko tutaj przygotuję taką jakby bazę i przygotowałam też tą bazę dla dzieci, czyli tak, takie wafelki, takie, które ja zawsze kupuję, na przykład w Biedronce lub w innym sklepie, ale my akurat nie te lubimy. Cześć Maja. I dzieciakom posmarowałam już taką no niby Nutellą. No to nie jest Nutella, bo wiecie, ja tam zawsze kupuję w Biedrze albo w Lidlu. Ale takie coś, jakiś tam w każdym razie krem czekoladowy. A ja swój wafelek smaruję masłem orzechowym. Tylko trzeba to tak w miarę zrobić, żeby cała ta masa dotarła na brzegi też, bo będziemy coś na tym dalej układać, żeby to się przykleiło. Dobra, ja wiecie co, kupuję masło takie, albo to jest nie wiem skąd akuratnie, ale zawsze to Go On w Biedronce albo w Lidlu, bo ono ma fajny skład, więc mogę go polecić na pewno. Dobra, teraz się przeniesiemy tam na stół, bo tam mamy całą resztę, wyposażenie i lecimy dalej. Dobra, to słuchajcie, co będziemy robić? My tutaj mamy przygotowane takie różne rzeczy. Ja mam tutaj takie migdały w kawałeczkach. Będą nam potrzebne trójkąciki i ja do tego wybrałam paprykę. Akurat nie mam pomarańczową, więc taką pocięłam ją po prostu na trójkąty. Będą nam potrzebne jakieś kółeczka i ja po prostu użyłam orzechów laskowych, przekroiłam na pół, ale to mogą być dowolne inne rzeczy. To mogą być borówki, czy jakieś tam no inne po prostu kuleczki, nieważne. Banany pokrojone w plasterki i jabłka pokrojone w takie półplasterki, cienkie w miarę. Dobra, no i teraz słuchajcie, wiecie co już będziemy robić? Nie. Nie domyślacie się nic? No to robimy fajne zwierzątko. I teraz tak. No. I teraz tak. Oczka sobie układamy, tak? Ja Wam pokażę, jak ja to zrobię, a potem Wy sobie zrobicie po swojemu, dobra? A ja może oczka to zrobiłem tymi. No. Wezmę sobie dwa kawałki jabłuszek, takie, żeby były mniej więcej dopasowane do siebie. Dobra. Ręce mam czyste, więc tak tutaj ciapię, ale będzie ok. Nie użyję. To Mikołaj? Ja papryki nie użyję. Nie użyjesz papryki? To w sumie chyba najpierw powinnam zacząć od tego jabłka, ale to nieważne. Stawiamy tutaj jabłko pod tego bananka. Co to jest? Tak.
Dobra, no ale zobaczymy, czy się domyślicie, co to jest. Oczy. Widzicie, po co to było potrzebne? Słówka! Słówka! No i można jej tutaj jeszcze, jak jest miejsce, to można jej czymś na dole posypać tutaj, wiecie co, żeby były takie, no takie niby piórka, coś takiego, no nie? Więc troszkę. A ja papryki nie użyję. Nie użyjesz papryki? No przecież ty lubisz paprykę. No ale tu no to co? No to co to przeszkadza? O, i słuchajcie, mamy takie coś. O, tutaj pokażemy. O, pierwsza buźka gotowa, czyli sówka. A teraz wy możecie coś wymyślać swojego, tak? No dobra, no. Ja zrobię może świnkę jakąś. Świnkę? Nie wiem, czy ci wyjdzie, bo nie mamy takich. Pieska? No to próbuj. Ja zrobię jabłko na trójką i wtedy będę miała nie z papryki. Czyli Maja zamiast papryki użyje jabłka. Przekroiła sobie trójkącik, dobra. No super, tak wygląda moja sówka. No i teraz można kombinować z różnymi innymi rzeczami. Zobaczymy, co wy tam powymyślacie, no nie? Co wam z tego wyjdzie? Prace w toku. Słuchajcie, dzisiaj u nas jest piękny dzień. Słoneczko świeci. Mamy dzisiaj czwartek, jest który? 28? 28 grudnia. No i tak, słuchajcie, także fajnie, zrobimy sobie te przekąski. Ja mam nastawione pranie, później go przerzucę do suszary i pewnie się gdzieś wybierzemy znowu, bo trzeba gdzieś pochodzić po prostu, pospacerować. Myślę, że pójdziemy na jakiś spacerek. No i tak, myślę, że nam tutaj dzień będzie leciał fajnie, także zobaczymy zaraz, co tutaj zostanie wymyślone. Maja już widzę skończyła. Będziesz dalej jeszcze coś robić? Nie, bo ja zrobię takie sam oczka zrobić z jabłka. Aha, oczka z jabłka. No, to można kombinować z tym. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie i czy będzie dobre. Co? Maja ma wszystko z jabłka, tak? I wiecie co? Wycięliśmy kółeczka za pomocą nakrętki po prostu, żeby wyszły nam kółeczka do oczu z jabłuszka. Także fajny też pomysł Maja wymyśliła. Tu jest moja sówka, tu jest Mikołaja sówka. No to teraz możecie zajadać, zobaczymy czy są dobre. Nasz dzisiejszy spacer zaowocował jeszcze wizytą w Ekrzynie. Uzupełniłam sobie mój ulubiony kuchenny płyn. Fajnie, że był, bo długo go nie było, więc dzisiaj go mam. Wzięliśmy jeszcze takie jakieś spotki kolorowe, takie do chrupania. Zobaczymy, czy to jest dobre. To niecałe 5 zł kosztowało. Wzięłam sobie jeszcze taką pastę do zębów, której nigdy nie kupowałam. Ona jest z kurkumą, taka naturalna. No, chyba jakieś 7 zł kosztuje mniej więcej. Co ja tu jeszcze mam? Też wzięłam na próbę taki krem do twarzy i też nie wiem jaki on jest, bo go nigdy nie kupowałam. Chyba 9 zł kosztuje. No, taki jakiś naturalny, zobaczymy. Dam wam znać, jak on się sprawuje. I jeszcze wzięłam sobie do salonu żarówkę, bo mam tam wprawdzie w lampie, ale jest tak słaba, że po prostu jest ciemno w pokoju, nic nie widać. Spróbuję tą, czy będzie miała większą moc. Powinna mieć, także zobaczymy. Mam tutaj kawkę, no i lecimy dalej. A lecimy dalej do gotowania. Już sobie tutaj garnek przygotowałam. Tutaj mam jakieś pomidorowe historie, bo zrobię zupę pomidorową. Dawno nie było. Tutaj w tym garnku mam jeszcze resztę żurku, więc on będzie tak dla nas. Dla młodszych zrobię pomidorówkę. No i taki będzie dzisiaj obiad. Jeszcze pewnie jakieś tam warzywa na patelnię dorzucę. No, tak żeby było coś innego już po tych wszystkich pierogach i uszkach. Chwila spokoju teraz dla mnie z kawą. Za chwilę się biorę za kuchenne historie. Trzeba trochę już odpocząć od tych pierogów, uszek i tego świątecznego jedzenia. Także dzisiaj się zabieram za zupę pomidorową. Tak na szybko ją zrobię, zwłaszcza dla dzieciaków, ale ja też
z przyjemnością zjem coś innego. Mam zamiar też zrobić jakieś warzywa na patelnię i tofu takie usmażone w jakiejś mące chyba ziemniaczanej, o ile pamiętam, ja tak chyba robię. Więc taki obiad trochę lżejszy, już mam po prostu po kokardę tych węglowodanów, także chcę coś innego zjeść. No i tak, moi mili, ja się już będę z Wami żegnać. Bardzo Wam chciałam podziękować za ten wspólny rok razem, bo ten rok się już nam kończy. Mam nadzieję, że był on dla Was fajny, bo dla mnie był całkiem w porządku, nie mam na co narzekać. Także bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj do mnie zaglądacie, że komentujecie, wciskacie łapki, wciskacie subskrypcje, no i że w ogóle oglądacie te moje filmy. Także jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Jest mi niezmiernie miło, że tutaj jesteście, że dochodzą nowe osoby, że zostają osoby, które są ze mną tutaj od początku. Jest masa takich osób, także bardzo Wam za to dziękuję, że no po prostu jesteście tutaj pod każdym filmem. Pojawiają się komentarze i po prostu ja wiem, że są to osoby, które są ze mną prawie od pierwszego filmu. Także no naprawdę to jest niesamowite i bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. To jest naprawdę strasznie miłe dla kogoś, kto po prostu no, robi tutaj filmy, wrzuca na YouTube'a i spotyka się z takim miłym przyjęciem. Także bardzo, bardzo jeszcze raz Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że ten rok był dla Was fajny, bo dla mnie zdecydowanie był całkiem w porządku, nie mogę narzekać. I mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie równie udany. Tego Wam życzę. I życzę Wam również tego, żebyście spełniali swoje marzenia, bo wiecie, marzyć jest fajnie, ale pozostawianie marzeń w tej strefie marzeń, to tam ich trochę, tak wiecie, zatrzymuje, a po prostu marzenia trzeba spełniać, po nie sięgać, zaplanować coś i no, poczynić jakieś kroki ku temu, więc wtedy właśnie myślę, że to jest najlepsza droga, także życzę Wam, żeby w przyszłym roku Wasze marzenia zostały spełnione. Trochę przy pomocy jakiegoś szczęścia, bo też jest ono czasem potrzebne, ale w dużej mierze sami sobie pracujemy na to nasze szczęście i na to spełnianie marzeń. Dobrze, moi mili, więc co, żegnam się z Wami. I widzimy się w kolejnym filmie we wtorek, który będzie już w przyszłym roku. Do zobaczenia!